poprzednich odcinkach WTF City. No dobra, co ja będę ściemniał? Mamy taki mikroproblemik w mieście. Nie możemy zostawić tak Klockozaur City bez żadnej odpowiedzi, bez żadnej reakcji. Uwaga więc, naszą reakcją będzie... Pierwsze pytanie, bo my to jesteśmy Kobi i czy my tak naprawdę musimy brać, sam wiecie, udział w całym tym WTF City? Bo my tak nie do końca jesteśmy WTF-y przecież, tak? Czy musimy tutaj naprawdę występować ewentualnie, czy nie możemy mieć swojego miasta? Wiecie, to wy też uciekliście z WTF City? Jak to też? To wy uciekliście z WTF City? No tak. No to patrzaj! Co to jest? Co to właściwie, ziomeczku, jest? Czy możesz mi to wyjaśnić? A nie sądzisz, że to miasto jest trochę takie, wiesz, no nie bardzo? Czemu na przykład nie weźmiecie sobie i nie poszczepiacie tych wszystkich płytek? Przecież... Gdzie jest gość z Klockozaur City? Gdzie on uciekł? Szykować się! Hipek z Klockozaur City na pewno poszedł po swoich ziomków! Będą nas atakować! Będą chcieć odbić nasze miasto! Okej! Czy wszyscy są gotowi do walki? Tak jest! Czego nie zrobimy? Dobrych zestawów! Nie, mieliśmy krzyknąć to drugie. Nie przegramy! Tak jest. Nie przegramy. Dziś zapewne po ostatnich wydarzeniach Klockozaur City nas zaatakuje. Musimy być na to gotowi. Jesteście? Jesteśmy! Dobrze. Dziś, kiedy pojawi się tu u naszych bram... Nie mamy bram! Klockozaur City, rozwalimy je ostatecznie w pył. Nie zjawi się, bo nie istnieje! Wiecie, że to uproszczenie myślowe. Chodziło mi o obywateli Klockozaur City. Przecież logiczne jest, że Klockozaur City by tu nie przyszło po tych schodach na górę. Pozycja bojowa! I czekamy! Spokojnie, spokojnie. Zaraz się zjawią. Nie traćcie czujności. Utrzymujcie pozycję bojową. Jak tam? Jak tam WTF-y? Macie formę? Tak średnio! Co? Jak to tak średnio? Bo wiesz tutaj... Słuchaj, taki przypał jest, my tu już 3 dni stoimy i czekamy, a oni nie nadchodzą! Spokojnie, przyjdą! Żeby was z tym utwierdzić... Iron Minion! Rekonesans! Faktycznie wygląda, że poniechanie śladu. Panie komendancie. No chyba ich faktycznie nie ma. Ani śladu ich tu nie widzę. Dobra, jesteś gotowy? Tak. To na 3-4? Tak. Ziomuś, oni naprawdę myślą, że my nie mamy nic lepszego do roboty, tylko atakować ich miasto? Chyba tak pomyśleli naprawdę, barany. Zdecydowanie. Ja już wolę mieszkać w tym syfie w Lego Roomie niż w ich city. No tak, ale zabawne jest patrzeć, jak oni myślą, że atakujemy. Chodź, popatrzymy się jeszcze przez chwilę. O, piękny widok. Ale barany nieogarnięte. Nie, ja idę do domu. Nie będę tu tak sterczeć. No to chyba ja też. Idę do domu, pierdzielę to. Stać, bo potraktuję to jako bunt. I co nam zrobisz? I tak nie mamy więzienia. Idę do domu. Nie możecie tak, nie możecie. A ty, Rej, dokąd idziesz? Ja se idę budować, po to mnie tu ściągnęliście. Wezmę se kloce i będę se budować. A, to ja to klockuję. Też chcę budować, nie chcę tu czekać. Stop.
Nie możecie tak robić! Nie może tu być takiej samowoli! Pierdziele, idę do domu! Stop, nie można chodzić do domu, nie można zebrać jakich chcecie klocków! Nie można budować tego, gdzie chcecie, jak chcecie! Nie możecie mnie nie słuchać! Właściwy ziomuś, dlaczego cię nie możemy słuchać? Kim ty w ogóle jesteś? No jak to, komendantem! A ktoś to stwierdził w ogóle? Ziomuś, to miasto potrzebuje, nie wiem, jakiegoś przywódcy, burmistrza czy cokolwiek, żeby to się jakoś trzymało kupy! Zgłaszam swoją kandydaturę! Piąk, piąk, piąk! Dobra, racja. To miasto ewidentnie potrzebuje jakiegoś przywódcy. Ogłaszam więc, że będą wybory na prezydenta. Kto chce być prezydentem WTF City? Ja. Ćwierćwier. Ja. B. Ja. Pipo. Ja. Ja jestem martwy, nie mogę mówić. No ja. Może i wsony, ale ja. Ja, Batman. Ja też! Co? Wszyscy chcą być burmistrzami? Czekajcie, ogarnijmy to jakoś! Olać burmistrzowanie, budujmy! Dokładnie, bierzmy klocki, budujmy! Olać burmistrzowanie! Ja chcę być burmistrzem! Ćwir! Budujmy! Idź, bierzmy sztuki walki! Budujmy! Dokładnie, bierzmy klocki, budujmy! Olać burmistrzowanie! Ja chcę być burmistrzem! Ćwir! Budujmy! Idź, bierzmy sztuki walki! Ja chcę być burmistrzem! Ćwir! Budujmy! Idź, bierzmy sztuki walki! Dokładnie, bierzmy klocki, budujmy! Ja chcę być burmistrzem! Budujmy! Stop! Co to ma być? Co to ma być w ogóle? Co to jest? Mieliście mieć fajny sezon, mieliście mieć w ogóle rewelacyjny drugi sezon, a to co? Kobi wam uciekły, Playmobile wam uciekły, nie możecie sklecić żadnej akcji, nic się tutaj ciekawego nie dzieje. Co? Bo myślicie, że jesteście Chińczykami, to jesteście gorsze niż Lego czy coś? To nie jest w ogóle miasto, to słaby sezon jak nie wiem, tak nie może być, zróbcie coś ze sobą. Co ale? Skupcie się! Żeby w życiu coś wyszło, trzeba się skupić! Nic się nie dzieje samo! Weźcie się w garść, weźcie się i nie wracajcie tutaj, dopóki nie będziecie mieli fajnego miasta, fajnej fabuły i dopóki to nie będzie porządny serial, a nie taka pampeluna jak jest teraz! To nie ma racji bytu, to w ogóle po co takie coś? Weźcie się w garść i wróćcie do mnie, jak będziecie gotowi, by mieć porządne miasto, by działo się tu fajnie i by było to godne KCU, tak? Nie wracajcie do tego czasu, nie wracajcie, koniec tematu. Ale... Żadnego ale, nie ma żadnego ale. Gaszę światło, wróćcie jak będziecie gotowi, by być fajnym serialem. Ogarnijcie się, wróćcie jak będziecie gotowi, by być fajnym serialem. Tyle, gaszę światło, nara. Cyk. I co teraz? Co, jak my mamy się nagle zrobić fajnym serialem, co? Jak? Ja nie wiem. Ja też nie wiem. Ja też nie wiem. Ej, zróbmy coś, bo inaczej nas też skasują, tak jak Klockozaur City. Ogarnijmy się! Ale z tego Klockozaura to głupek. Ej, ja tu jestem, wszystko słyszę. To znaczy strasznie miły facet chciałem powiedzieć. Dobra, panowie, ogarnijmy się. Pamiętajcie, nie dzwońcie, dopóki się nie ogarniecie. Cały czas tu jestem. Tak. Ogarniemy się kiedyś. I wtedy się odezwiemy jakoś.